Siema, ładne zimóweczki, co? A wiecie, że te zimówki wczoraj znalazłem pod płotem? Na swoim drugim kanale Życie Nygusa pokazałem, jak znalazłem te opony pod płotem, zabrałem do chaty, oczyściłem. No i dzisiaj są zimóweczki już na samochodzie. Tytuł filmiku: pieniądze leżą na ziemi, wystarczy je podnieść. Dzisiaj wam opowiem szybko historię, co tutaj dzwoniło w tym zawieszeniu. Tak jak wspominałem, podczas jazdy próbnej zdiagnozowałem, że w tym kole coś dzwoni. Jakbyście łyżeczką pukali o szklankę. Nie pukanie, tylko dzwonienie. Myślałem sobie, jakaś blaszka poluzowana, jakaś pierdoła. To nie jest zawieszenie, ale coś dzwoni. Zadzwoniłem do kumpla w sobotę, Polaka, mechanika, mówię, masz chwilę, trzeba to sprawdzić. Pojechałem, auto do góry, koło zdjęte, sprawdził zawieszenie, wszystko w porządku. Patrzymy pod maską, może coś luźne, wszystko w porządku. Pomyślałem sobie, może ktoś na podszybiu jakiś klucz zapomniał, też nie. Więc zaczął sprawdzać cały samochód spod spodu. Okazało się, że blacha, osłona wydechu, nie ma jednej śruby. Przykręcił, zrobiliśmy rundę, przestało dzwonić. Mówię, sprawa załatwiona, dałem kilka euraków, pojeździłem troszeczkę, wracam do chaty nierówną drogą, dzwoni. Więc piszę mu SMS-a, słuchaj, chyba ta śruba się obluzowała. To po weekendzie podjedź. Pojechałem po weekendzie, zrobiliśmy rundę. Mówi, no dzwoni, pewnie ta osłona się obluzowała. Sprawdził osłonę, osłona się trzyma. Zaczęliśmy ruszać kołami, sprawdzać. Mówi, co tutaj dzwoni? I słuchajcie, ja się w końcu wkurzyłem i kopnąłem w koło. Zadzwoniło. Mówię, słyszałeś to? Mówi, słyszałem. Kopnij jeszcze raz. Kopnąłem. Znowu samochód w górę, słuchajcie. Koło zdjęte. Pukamy w tarczę. Dzwoni. Mówię, tarcza raczej nie dzwoni, chyba że coś gdzieś wpadło. Mówię, ściągaj tą tarczę. Zobaczymy, co jest z zaciskami. Może tam coś w środku jest. Zdjęliśmy zaciski. No i się okazało, że ktoś nie założył takiej gównianej blaszki do jednego z klocków. I ten klocek się ruszał i dzwonił. Nie było to niebezpieczne, ale wkurzające. Pojechaliśmy na szrot z używanymi częściami. Kupiłem od razu 8 blaszek za 5 euraków. Wróciliśmy, znowu auto w górę, koło w dół, ściągnięte. Założyliśmy blaszki, przykręciliśmy i prawie już 2 tygodnie, słuchajcie, spokój. Także taka gówniana blaszka, a zajęło to prawie wszystko 3 godziny. Koło zdejmowane 3 razy, ale nareszcie ucichło. Jestem o wiele spokojniejszy. Żadnych dziwnych odgłosów teraz z zawieszenia nie słyszę. Piszcie koniecznie, co sądzicie o tych oponkach. Najmłodsze one nie są, ale są praktycznie nówki sztuki, w ogóle niejeżdżone. Ktoś zostawił pod płotem, a ja sobie wczoraj przechodziłem, patrzę, mówię, w takim rozmiarze, jak Nygus potrzebuje. Tak jak wspominałem, dostałem komplet stalówek z zimówkami, 2 były ładne, a 2 do bani. Akurat się te 2 oponki przydały, a tutaj są te, które były w komplecie z samochodem. Też ładny bieżnik, teraz spokojnie mogę sobie zimę prześmigać. Dobra, robi się ciemno, łapki, komentarze mile widziane. Widzimy się w kolejnych filmikach, pozdro!